Na początek zespół Hammarby. Rozpoczyna w następującej piątce Tolga Ayaranci, to jest bramkarz, dalej Gabriel Diaz, a także Yasir Özgür i Sebastian Holmqvist, chociaż jego występ tutaj znał pod znakiem zapytania. Natomiast z numerem 10 Lirdon Makoli, zawodnik z Kosowa, który też rozpoczyna to spotkanie w wyjściowej piątce. I rekord bielsko-biała rozpoczyna dzisiaj tak: Bartłomiej Nawrat, kapitan zespołu, on rozpocznie w bramce z 8 Mateusz, 9 to Artur Popławski, 10 Paweł Budniak i 4 Michał Marek, trener Jesus Lopez, a więc Chus Garcia. I rozpoczynamy Champions League sezon 2021-2022, który teraz będzie próbował strzelać od razu z tego stałego fragmentu gry Stefana Rakicza. Szkoda, bardzo pogubić. Leszczak mocno, tylko słupek ratuje teraz Szwedów po tym strzale reprezentanta Polski. Całą akcję rozpoczął podaniem Sebastian Leszczak, potem super piłka od Mateosa, kapitalnie to Leszczu zrobił. No szkoda, że troszkę... Popatrzmy, 1-0 dla mistrzów Szwecji. Piłkę do bramki tak naprawdę wślizgiem już wepchnął Yasir Özgür po tym zagraniu Holmqvista. Świetnie zrobili Szwedzi, wykorzystali to, że rekordziści chyba jakąś zmianę zrobili w tym czasie. Przegrany pojedynek 1-1 przez Pawła Budniaka, natomiast nie było tam asekuracji i... Coś tam pokazywał Paweł Budniak też, nie wiem czy do kolegów, że nie było asekuracji, czy że piłka już była za linią boczną. To jest Liga Mistrzów, my możemy różne rzeczy mówić, ale to jest Liga Mistrzów i w Lidze Mistrzów już nie ma mowy o pomyłkach. Tak jak teraz pomylili się Szwedzi, gdzie jest piłka? Leszczak faulowany, jest rzut karny dla mistrzów Polski. Potężny rozbieg, Artur Popławski kontra Ayaranci. Zobaczmy, czy wykorzysta to. Jak na razie najlepszy strzelec futsalowej ekstraklasy, najbardziej skuteczny w tegorocznych rozgrywkach. Czy będzie skuteczny teraz? Artur Popławski, gol! 1-1! Rekord wraca do gry. No i rozpoczynamy wszystko od nowa. Mamy piłkę. Świetnie, Rakicz. Mateusz, lewa noga obok bramki. Mateusz, Paweł Budniak, broni intuicyjnie Ayaranci, zawodnicy chilijskiego szkoleniowca. Michał Marek, świetnie do Budniaka, Paweł Budniak, tak, to jest magic touch, mamy 2-1. Podsumował Paweł Budniak najlepiej jak mógł te minuty czy półtorej minuty, kiedy nominalna pierwsza czwórka rekordzistów znalazła się na parkiecie. To jest rekord, jaki chcemy oglądać, to jest rekord, który gra pięknie i gra skutecznie. Teraz Paweł Budniak, no nie, no takie coś, to musi być trzeci gol dla rekordu. To jest ostatni gwizdek, to jest końcowa syrena, jeśli chodzi o pierwszą część spotkania. Rekord prowadzi 2-1, rekord na pewno jest zespołem lepszym. Leszczak. Bardzo, widzę, ma ochotę przeszkadzać rywalom ten Szwed z numerem 17, a więc ten najbardziej skuteczny, a teraz ten, który był najbardziej skuteczny przed 2 laty w Lidze Mistrzów, Michał Kubik, 3-1. Świetnie, świetnie, rekordziści zakończyli pierwszą połowę i cały czas grają w drugiej połowie, no rozbici teraz Szwedzi. Popatrzmy, oczywiście, to też jest jeden z przepisów, to trzeba kontrolować, tak jak trzeba kontrolować rywala przed własną bramką, gol. Na 3-2. 30-latek strzela bramkę na 2-3. Kolejne mają ochotę zdobyć zawodnicy mistrza Szwecji. A teraz co robi bramkarz? Bramkarz się myli, co na to Surmiak, Rakicz, Leszczak. Ach, blisko było, aby minąć bramkarza rywali. Czy ta piłka trafiła w rękę zawodnika ze Szwecji? Rakicz, Kubik, piłka trafiła w poprzeczkę bliski kolejnej bramki. Michał Kubik w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Leszczak czysto trafił w piłkę, ależ gol! Sebastian Leszczak, jego pierwsze trafienie w rozgrywkach Champions League. Należała się ta bramka Sebastianowi jak chyba nikomu innemu. To był zawodnik, który od początku był taki bardzo ofensywnie nastawiony. W meczu na takim poziomie tak duża liczba takich niewymuszonych błędów. Zobaczmy, no. Teraz jest szansa. Michał Kubik, gol! Michał Kubik to jest Mister Champions League. On zawsze w Lidze Mistrzów okazuje fenomenalną skuteczność. Proszę zobaczyć, Mateusz. Jesteśmy już na połowie rywala, jest przewaga. Jeszcze raz Brazylijczyk, gol! 6-2! Mateusz zdobywcą bramki, Mateusz Ferreira Ribeiro. No myślę, że tak samo jak pochwaliliśmy Sebastiana Leszczaka, tak samo Mateuszowi ta bramka w tym meczu się należała. I to właśnie po takiej akcji.
Rakic zrobił sobie teraz miejsce, już nie mają siły wracać rywale. Rakic wysunął się z bramki, golkiper, jest gol Kamila Surmiaka, więc pięknie nam się to układa praktycznie. Jak na razie oprócz Rakicza większość z graczy, których mamy dzisiaj na parkiecie, ze zdobyczą bramkową. Zgadza się, ale fajnie, że powiedziałeś też o Stefanie Rakiczu. On fajnie tą całą akcję rozpoczął, już od, zmylił na ostatnim swojego rywala, rozprowadził tą akcję. O, chciał teraz z nawrata pokonać Ayranci takim zaskakującym strzałem, ale no Bartka, takie rzeczy nie ruszają. Zwycięski debiut w Lidze Mistrzów dla trenera Chuza Lopeza. Brawa, brawa dla mistrzów Polski. Takie podwójne brawa za drugą połowę, ale myślę, że ta pierwsza też wygrana, a przecież o to chodzi w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na początek rzeczywiście trudny, ale od takiej 15-17 minuty, szczególnie ta ostatnia zmiana była naprawdę już świetna w wykonaniu rekordzistów i po przerwie wyglądało to już z każdą minutą, może nie powiem, że coraz lepiej, ale cały czas na bardzo dobrym, fajnym, stabilnym, wysokim poziomie i to na pewno napawa optymizmem przed jutrzejszymi meczami.